Kochani, ja mam takie krótkie świadectwo uzdrowienia. Trzy tygodnie temu mniej więcej, chyba przed jeszcze nabożeństwem, Artur miał słowo wiedzy, że każdy, kto ma problem z chodzeniem, z złożonym ruchu, żeby poszedł. Ja wtedy nie wyszedłem. Coś mnie tam pobolewało, w nodze nie wyszedłem. I jak nie wyszedłem, tego konstrukcja ci nie zdawała, jak nie wyszedłem, to zaczęło mnie tak boleć biodro, jakiś taki nerwowy, silny. Podejrzewam, że od długiego siedzenia przy komputerze w jednym miejscu, braku ruchu. To się działo wtedy, kiedy na przykład wysiadałem z samochodu, ciężko było stanąć na nowe. To moja żona Iza jest świadkiem, że często wysiadając, czy nawet wstając z łóżka, wstając z krzesła, po prostu mało nie upadłem. W zeszłym tygodniu ten ból się nasilał. W zeszłym tygodniu podszedłem do świętej Anity. Odbyłem krótką pielgrzymkę. Nie wiem dlaczego do niej akurat, bo wielu ewangelistów się modliło. Anita się pomodliła, to i słuchajcie, no ten ból odszedł. Zniknął. Nie ma. To było amen. Super. Chwała Bogu. Jeszcze takie krótkie słowo, krótkie poselstwo. Artur jakiś czas miał cykl nauczania na temat diabła. Ja tak sobie to rozważałem wszystko na temat diabła i tak przyszło mi do głowy, że wszyscy wiemy o tym, że diabeł to szmaciarz oczywiście, tak? I że mamy władzę nad diabłem. Tylko problem jest taki, że diabeł nie przychodzi do nas z pozycji władzy. Tak? Diabeł to jest taki cwaniak, trochę można go porównać do nieuczciwego telemarketera. On dzwoni do ciebie i ci próbuje sprzedać coś, czego ty nie potrzebujesz. I ty wiesz, że ty tego nie potrzebujesz. Ale w momencie, jak on ci mówi, że to jest za darmo, to jest fajne w ogóle, weź to, nic się nie stanie, będzie dobrze, no to wiele osób, no, zamiast rozłączyć się, odłożyć słuchawkę, no, dalej brnie w to i przyjmuje, tak? No niestety u diabła nie ma nic za darmo. Tak jak u Boga wszystko jest za darmo, tak u diabła nic nie jest za darmo. Diabeł ma coś takiego, jak takie sklepiki w Ameryce były kiedyś, wszystko za dolara, w Polsce się potem pojawiły sklepiki wszystko za 5 zł. Tu diabła jest wszystko za życie. Tak, czyli płacisz życiem, no, ponosisz śmierć, tak? Bo co ci diabeł sprzedaje? Co on ci może sprzedać? Grzech. Jedyna rzecz. Więc trzeba do niego podejść tak jak do takiego nieuczciwego telemarketera. Albo nie odbierać telefonu, albo się rozłączać od razu. On w końcu przestanie dzwonić. Myślę, to jest takie, słuchajcie, no, u Boga jest wszystko za darmo, więc my mamy wszystko, tak? Mamy udział w całym bogactwie niebios. I wyobraźcie sobie, że jedziecie Rolls Royce'em, a diabeł próbuje wam sprzedać gumowe dywaniki do małego Fiata. No, no w ogóle to jest taka postać, tak? To mniej więcej takie miejsce sobie.